Witam was wszystkich bardzo gorąco. Ja jestem Bonkol, a to jest oczywiście My Summer Car i długo oczekiwany powrót, ponieważ no chyba nie nagrywałem tutaj z 2 tygodnie My Summer Car i spokojnie powrócimy, ale ja wam już wytłumaczę, co się dzisiaj stanie w odcinku, bo grałem sobie poza YouTube'em na live streamach. Musiałem troszkę przeskoczyć tych dni, aby nam w końcu po raz piąty zadzwonił do nas pijak. Zadzwonił do nas pan, może pijak to tak źle brzmi, ale pan imprezowicz bym go nazwał. Pan imprezowicz, moi drodzy, do nas zadzwonił. I po raz piąty będziemy go odwozić do domu. Mam nadzieję, że nam się uda, bo jak go teraz odwieziemy, on nam prawdopodobnie powie w końcu o walizce z milionami pieniędzy. Więc zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie. Gdzie ta walizka wyląduje, tego w ogóle nie wiem, więc będziemy poszukiwać tą walizkę. Poszukiwania tej walizki właśnie dzisiaj rozpoczniemy. No a to co zrobimy z tymi pieniędzmi? Ach, dobra, pierw znajdziemy, później będziemy rozkminiać. No oczywiście co, 17, nie, 16 dni zostało. 16 dni, moi drodzy, więzienia. Ja oczywiście uciekłem poprzez samobójstwo, jak zwykle. No i teraz jedziemy do miasta. No i tyle, może zrobimy takim magicznym sposobem, że pojawimy się już bezpośrednio w mieście. Przyciszmy troszkę radio. Bo moi drodzy, Sebiksy tutaj chyba szykowały na nas zasadzkę, żeby nam się nie udało, ale wjeżdżamy do miasta. Teren zabudowany, jak widzicie, nie ma żartów. No i teraz jest pytanie tylko, czy gościu usiądzie na tej skrzynce? To będzie przysiad na butle w takim razie. Czekajcie, żeby nie zrobił przysiadu na butle. Dobra. Jest, mamy go. Czekajcie. Dobra. Uwaga. Chodź, 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 chodź. Dobra, jest. Dziękuję za to, że przybyłeś. Dobra, jedziemy. I teraz gościu jest pijany i zobaczymy, czy nam opowie jakąś historię ciekawą. O, you are wise boy, I need to tell you something. Muszę ci coś powiedzieć. Nikt o tym nie wie. Jestem bardzo bogatym mężczyzną, milionerem. Mówi nam w końcu tajemnicę swego życia. Moja żona did not know she had a winning lottery ticket. Dobra, moja żona co? Nie wiedziała, że wygrała na loterii. Wysłała los. A ja wziąłem ten los, gdy nie wiedziała, i wziąłem 5 milionów marek dla siebie. Nic o tym żona nie wiedziała. Ale ją kurde oszukał. No dobra, zobaczymy, czy jeszcze coś mi powie ciekawego. Musiałem schować walizę z pieniędzmi. Nie mogłem używać tych pieniędzy, ponieważ żona by miała jakieś podejrzenia, że nagle wydaje dużo pieniędzy, skąd je mam. Gdyby miała tyle pieniędzy, to by mnie opuściła. Oj, kurde. Dobra, więc generalnie w skrócie musi tak jakby udawać, że jakby nic się nie stało. I generalnie jest po prostu bogatym pijakiem, który dalej gdzieś tam bawi się w uprawę pomidorów. No ale przynajmniej żona z nim została. No i widzicie. Kurde, cwaniaczek, on dobrze zna swoją żonę. No kobiety może czasami takie są, oczywiście nie wszystkie, ale widocznie swoją żonę już dobrze zna. Przynajmniej została z nim, kocha go za to, jaki jest, a nie za to, ile ma pieniędzy, kurde. Na picie ma, dokładnie. I teraz, moi drodzy, pojawia się sytuacja następująca. Odwozimy pijaczka i w końcu walizka powinna być zrespiona gdzieś. Sprawa związana z respem tej walizki jest bardzo skomplikowana, bo ona może praktycznie wszędzie się pojawić. Ona może być gdzieś tutaj w krzakach, przy drzewach, przy drodze.
i trzeba będzie po prostu podróżować. Oczywiście są takie mapy w internecie, gdzie ludzie zaznaczają tam, gdzie znaleźli tą walizkę, gdzie te walizki mają szansę się pojawić. Natomiast to jest i tak losowe miejsce, podobno. Jakieś tam są zaprogramowane miejsca, ale ich jest bardzo dużo. Więc to, że ktoś znalazł, bo zaczną się komentarze, że a ja to znalazłem i mi będziecie podawać dokładne miejsce, to nie znaczy, że ja tam znajdę, nie? No właśnie, i teraz musimy gościa zawieźć do domu. Jeszcze trochę. I moi drodzy, jak go zawieziemy, to będziemy mogli jechać do domu, zapisać sobie gierkę i będziemy mogli szukać walizki. O tak. A po co mi walizka? Ktoś się zapyta. A, no to słuchajcie, jak znajdę walizkę, to sobie wezmę elegancko. Wszystko kupię do samochodu, wszystko ulepszę, stuninguję na każdy możliwy sposób. Gościu śpi. Stuninguję na każdy możliwy sposób, kupię sobie, kurde, tyle piwa, ile tylko potrafię unieść, albo ile się zmieści do samochodu i zrobimy największą imprezę na działce. Na działce, na wyspie. Dokładnie, musimy zapalić. Jeszcze jedziemy, musimy odwieźć gościa. I będzie impreza. Tylko problemem jest to, że jeżeli tą walizkę odnajdziemy, to kurde, podobno może do nas przychodzić właśnie ten zbuntowany tutaj wściekły, no w sumie nie ma się mu co dziwić, bo nam wyjawił tajemnicę, wściekły pijak i podobno będzie nas atakował, nachodzi w naszym mieszkaniu z siekierą. Tak. I będzie chciał nas zabić za to, że ukradliśmy jego miliony. Hymn. Najlepsza piosenka My Summer Car. Dokładnie. Jedziemy. Boję się, że pociąg jedzie. Nie jedzie. Jedziemy tutaj, podjeżdżamy. I uwaga. Podjeżdżamy tu, gościa wyrzucamy do domu. Dzięki, ziomek. To ja uciekam, wiesz? Wszystko jest okej, okay. Nic się nie martw. Żona cię nadal kocha, tak jest. Ja jadę. Ziombel, ja jadę. I jedziemy do domu. Jedziemy zapisać. Mariatta. A czy już możemy teraz obserwować, czy walizka gdzieś się pojawiła? No bo ja bym w sumie tak sobie poobserwował tutaj przy drodze. Ale wątpię, że to jest tu gdzieś. Raczej to będzie na drugim końcu mapy. No dobra, podjechaliśmy pod nasze mieszkanie. I słuchajcie, po drodze nie znalazłem nigdzie walizki. Tak już szukałem wstępnie, gdzie by to mogło się tutaj pojawić. No i cóż, no i nam pozostaje teraz tylko i wyłącznie pójść, zapisać sobie gierkę. No i będziemy musieli, szukać walizki. Tak, będziemy szukać walizki. Ale oprócz tego to jeszcze musimy zjeść hopsa. Zapalić, aha, w ogóle zapalimy sobie papierocha, mamy tylko dwie sztuki. Muszę paczkę wziąć, fajek. No i teraz co? Można by było robić bimber, można by było zająć się pracą, ale w sumie po co, skoro możemy być milionerem i będziemy musieli po prostu szukać tej walizy. W ogóle w internecie może gdzieś są jakieś podpowiedzi. Tak jak mówiłem, ludzie się chwalą, gdzie znaleźli tą walizkę. Tylko słuchajcie, muszę iść zapisać grę, ale nie mogę z papierosem. Ja już tyle razy ostatnio się zapomniałem. W ogóle jakie to jest creepy, zobaczcie, on gdzieś tam stoi ten policjant i tutaj się patrzy na nas cały czas. A już nie mówię o tych policjantach, których głowy się po prostu obracają 360, nie? To jest chore. Ale w sumie będę miał wesoło na mieszkaniu, bo tak, teraz policja stoi pod domem, a potem jeszcze pijak do tego dojdzie wszystkiego. To już będzie tragedia. Dobra. Idziemy, moi drodzy, się przespać. I idziemy zapisać gierkę. Nie ma tak lekko.
Moi drodzy, jak widzicie, tutaj przemierzyłem no dosyć spory kawałek mapy w poszukiwaniu walizki. Ja wiedziałem, że to nie będzie łatwe, ale nie myślałem, że no będzie tyle z tym roboty. Myślałem, że przejadę raz i mi się uda znaleźć. No bo jakby nie było, już troszkę ludzi grało w tą grę i umieszczałem na takiej mapie właśnie lokacje, gdzie może się to spawnować. Jest to losowe spawnowanie się przedmiotu i podobno jest 13 takich miejsc. Ja nawet tą mapę tutaj wam pokażę. Jak widzicie, ona zaczyna się od głównego miasta, od Perialavi u góry, a wjedzie tutaj, te krzyżyki oczywiście to są miejsca, gdzie mogą się pojawić walizki. Z czego te szare elementy to są kamienie. Ja już tam byłem, przejeżdżałem, nic nie było. Te żółtawe elementy o takich nieregularnych kształtach to są pola. Jak widzicie, no raczej obok pola się to spawni. No i jeszcze to miejsce, w którym jestem, czyli ten taki zielonkawy kolor. Tutaj może się w kilku miejscach pojawić i to są bagna. I tutaj samochodem nie wjadę, bo od razu się zakopuję. I nie mogę spojrzeć pod tekstury też. Także ciężko będzie naprawdę nam znaleźć tę walizkę. Ale może się uda, na pewno będę próbował, na pewno będę sprawdzał za każdym drzewkiem, krzewem. Jeżeli oglądacie na YouTubie, możecie oczywiście napisać, bo dużo osób mi pisało, które grają w My Summer Car, o jakichś konkretnych miejscówkach i od razu mówię, bo też padły takie pytania, czy sprawdzałem wysypisko. Sprawdzałem wysypisko jako pierwsze. Dlaczego? Bo jeżeli błędnie się zespawnuje właśnie ta walizka, no to od razu wpada pod tekstury i pojawia się na wysypisku. Co oznacza, że jeżeli na wysypisku nie mamy tego, no to musimy ją szukać normalnie, więc jest to mały problem. Jest to mały problem oczywiście, ale mam nadzieję, że damy radę. Cóż, to do następnego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wpadajcie także na Twitch TV Bonkol. Tam streamujemy codziennie, też w My Summer Car gramy. Na drugim kanale Bonkol Live. Teraz gdzieś tutaj na ekranie dostaniecie przyciski, możecie przejść do filmików z My Summer Car, do całej playlisty, albo zasubskrybować jeden i drugi kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i zobaczcie co tam w opisie, bo tam są linki do moich social mediów, także do sklepu G2A, gdzie można kupić na przykład My Summer Car. Trzymajcie się, cześć!